ostatnio w internecie coraz więcej osób dyskutuje nad tym jak sprawić żeby ceny nieruchomości przestały rosnąć. Ogólnie jest bardzo duża grupa ludzi, która sprzeciwia się temu, żeby ludzie kupowali nieruchomości na wynajem i tak budowali swoje majątki. To jest coś co ja, ale też przypuszczam wielu z moich oglądających robi, czyli kupuje mieszkania właśnie po to, żeby chronić swój majątek, żeby te nieruchomości rosły na wartości, żeby dodatkowo czerpać dochód z najmu. I pojawiły się takie pomysły, żeby w bardzo dużym stopniu opodatkować osoby, które mają na przykład drugie, trzecie czwarte mieszkanie. Chcecie poruszyć ten temat, trochę go rozwinąć, dlaczego ludzie kupują nieruchomości właśnie w celach inwestycyjnych oraz czy osadzenie tutaj bardzo wysokich podatków, nałożenie takich bardzo wysokich podatków na osoby, które kupują swoje mieszkania, żeby je wynajmować, przyniesie założony cel, czy może zupełnie odwrotny cel do założonego. Śląskie Mieszkania. Zainwestuj w mieszkanie z o połowę wyższą rentownością niż przeciętne lokale na wynajem. Odwiedź śląskiemieszkania.pl jeśli wolisz nauczyć się samodzielnie inwestować w nieruchomości, zobacz ofertę szkoleń na szymonkaczyński.pl. Jak mogliśmy zobaczyć w niedalekiej przyszłości, wszelkiego rodzaju dopłaty do kredytów, czynszów, są no, jednym z najgorszych możliwych rozwiązań, pod kątem takim, że w bardzo krótkim czasie bardzo gwałtownie zaczynają rosnąć te ceny nieruchomości. Czyli to, co widzieliśmy przy bezpiecznym kredycie, 2%. Jeżeli ludziom daje się pieniądze, to ludzie momentalnie przestają myśleć w jakikolwiek sposób racjonalnie. Nie myślą o tym, czy za daną nieruchomość przepłacają czy nie. Patrzą tylko i wyłącznie w aspekcie takim, ile będą płacić raty miesięcznej i ważne jest, że ona będzie dużo niższa niż normalnie. To oczywiście potem powoduje znaczny wzrost cen nieruchomości. No bo jeżeli nieruchomości się sprzedają, no to działa ta nasza niewidzialna ręka rynku no i cen nieruchomości idą w górę, ale dla ludzi nie ma to żadnego znaczenia, bo oni przecież płacą niższą ratę, bo resztę dopłaca im państwo. Czyli też w sumie. my. Więc potem płacimy wyższe podatki, i trochę nam to koło się zamyka. Kolejnym przykładem i rozwiązaniem, które często podają środowiska lewicowe, jest nałożenie bardzo wysokich podatków na osoby, które te mieszkania wynajmują. Tylko jak to miałoby wyglądać? No, bo wciąż mamy w Polsce deficyt mieszkań. Okazuje się, że wciąż około półtorej miliona mieszkań w Polsce jeszcze brakuje. No i teraz, to w takim, co w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli nagle weszłyby bardzo duże podatki od takiego najmu, no to co w pierwszej kolejności zrobią osoby, które takie mieszkania posiadają? No, podniosą sobie te ceny, żeby przełożyć to po prostu na docelowego klienta. Tak jak to ma miejsce na całym świecie, jeżeli rosną nam koszty wytworzenia danego produktu, no to rośnie nam też po prostu jego finalna, Cena, ale nasz rząd, ogólnie nasze państwo nie ma takich możliwości, żeby nagle zapewnić tutaj jakąś alternatywę. Owszem, może dadzą tam 10 tysięcy mieszkań, czy tam tysiąc mieszkań, chociaż nawet to może być za dużo przy tych wszystkich planach, ale no, no co by się miało teraz stać? Wchodzi nam jakiś wysoki podatek, ludzie podnoszą ceny, no ale gdzie jest ta alternatywa? No bo jeżeli ktoś mi teraz podniesie cenę z 2000 na 2500 złotych miesięcznie, bo musi płacić wysoki podatek, no to ten najemca, owszem, może zrezygnować, no ale musi gdzieś pójść. Może pójść jedynie do osoby, która też wynajmuje swoje mieszkanie, bo jeżeli nie starczy Cię na zakup swojego mieszkania, to musisz wynajmować. A jeżeli tamtą osobę obowiązuje dokładnie to same prawo, skończy się to tym, że najwięcej tutaj będą płacić najemcy, bo każdy nowy podatek będzie powodował wzrost cen tego najmu. Tutaj Państwo musiało być przygotowane, tak jak to na przykład ma miejsce w Wiedniu gdzie mamy bardzo dużo mieszkań, które są wynajmowane przez miasto, gdzie te ceny są w miarę stabilne, ale bywa też tam problem z tym, żeby takie mieszkanie sobie na przykład wynająć. I rzeczywiście ludzie fajnie zarabiają, ludzie mogą w takich miejskich, takich komunalnych, miejskich mieszkaniach sobie zamieszkiwać, natomiast no to też nie jest w żaden sposób budowanie ich majątku i to nie jest problem, w Polsce, który jesteśmy w stanie rozwiązać z dnia na dzień. Bo jakiekolwiek rozwiązanie typu nagłe wzrosty podatków, i tak uderzą w grupę, która, no nie powiem, że jest pokrzywdzona, ale która już i tak te koszty ponosi. Oczywiście państwo mogłoby zacząć budować swoje mieszkania, ale no problem jest taki, że zazwyczaj gdziekolwiek, gdzie ingeruje państwo, kończy się to po prostu bardzo źle. Pamiętajmy, że państwo, nasz budżet jest zasilany z naszych podatków. I każda złotówka, która jest wydawana przez państwo, no musi pochodzić z tych podatków, może też oczywiście zostać po prostu, no, stworzona. Poprzez dodruk pieniądza, który potem spowoduje inflację. I tak jak już widzieliśmy wcześniej, a ja też wielokrotnie podawałem przykłady, że wszelkiego rodzaju inwestycje państwowe, miejskie kończą się tym, że ceny. Zrobienia na przykład wybudowania metra kwadratowego mieszkania, taka cena nie wynosiłaby wtedy 6 tysięcy, tylko na przykład 15 tysięcy złotych. I nagle by się okazało, że jest potrzebne jeszcze więcej pieniędzy, żeby to wszystko robić, więc koniec końców te ceny, jakby ten rynek i tak by się obronił, tak? No bo teraz zobaczcie, jeżeli państwo miałoby budować nagle mieszkania i wiadomo, ten musi zarobić, ten musi zarobić, tu się robi jakiś przetarg, tu się robi jakąś opinię do przetargu i po drodze okazywałoby się, że metr kwadratowy mieszkania wybudowanego przez państwo, czy przez na przykład samorządy lokalne, to nie jest 6 tysięcy złotych jako dewelopera, który buduje za swoje pieniądze, więc ma świetnie zoptymalizowany proces, więc ma własny dział marketingu, więc ma wykonawców, z którymi negocjuje te ceny, zazwyczaj w dół, a nie w górę, jak to często bywa przy inwestycjach miejskich i państwowych, to powoduje, że działa nam po prostu prawo rynku, a jeżeli teraz wszyscy ludzie, którzy płacą podatki, musieliby się złożyć na to, żeby nagle wybudować na przykład 1 milion mieszkań i każde z tych mieszkań by kosztowało 200 czy 300% tego, jaką mamy cenę rynkową, no to po prostu gospodarka w żadnym stopniu by tego nie wytrzymała. Zobaczcie też, jak to pięknie wygląda wszystko, kiedy mówi się o tych planach, tak? Typu miasto, czy państwo będą budować, ale zobaczmy, ile realnie tych inwestycji tak naprawdę powstaje, bo mamy piękne programy, mamy wielkie projekty, tylko nagle się okazuje, że jeżeli teraz byśmy rozpisali plan na budowę jakiegoś osiedla sponsorowanego przez państwo, nagle się okaże, że to osiedle deweloper będzie w stanie wybudować w ciągu dwóch lat a na przykład państwo w ciągu najbliższych 8 lat. A jeszcze niech się okaże, że po drodze zmieni nam się rząd i tamten rząd będzie chciał zaorać wszystko, co zrobił ten poprzedni rząd, więc stwierdzi, że nie będzie tego budował i stwierdzi nagle, że zrobi coś zupełnie innego i wszystko się po prostu rozsypie. Mogłoby dochodzić takich absurdów, że nawet mielibyśmy już stan surowy, a nagle ktoś by twierdził, dobra, to teraz to przerywamy i te pieniądze po prostu będą leżeć. A pamiętajcie, że każda inwestycja państwa, gminy, kogokolwiek, to są wasze pieniądze. To Nie są ich pieniądze. To są pieniądze, które są odprowadzane od waszej wypłaty, to są pieniądze, które są y, odprowadzane przy waszym każdym zakupie, to są pieniądze, które są odprowadzane przy waszym zakupie mieszkania w formie podatku PCC. Na każdym możliwym kroku płacicie podatek, z których potem by to było po prostu finansowane. Moim zdaniem, gdyby teraz państwo wzięło się za rozwiązywanie tego w formie no, podwyższenia podatków, no to nie jest to na pewno gdzieś tam dobre rozwiązanie. Ale problem, moim zdaniem, leży tutaj znacznie głębiej, bo. Zadajmy sobie pytanie dlaczego ludzie kupują te nieruchomości? Ludzie kupują nieruchomości, bo system od samego początku jest po prostu zepsuty. System jest oparty na niesamowitym długu, na kierowaniu pieniądza, na wiesznym do druku. Jeżeli mielibyśmy taką sytuację, że za 100 zł kupujemy co roku tyle samo, czyli cena nawet mieszkania nie drożeje i nagle mamy wziąć kredyt który kosztuje nawet dajmy na to 4%, na nieruchomości zarabiamy 5%, wychodzimy 1% rocznie do przodu. Nie ma tutaj yy, żadnej takiej fizyki kwantowej, nie jest jakaś niesamowicie opłacalna inwestycja, możemy te pieniądze wpłacić na na lokatę, możemy kupić obligacje, to wszystko wygląda podobnie. Ale jeżeli wygląda to tak, że nieruchomość rośnie 20% w ciągu roku, a do tego jeszcze to mieszkanie można wynajmować, no to, to zobaczcie sami kto doprowadza do tej chorej sytuacji, a co powoduje wzrosty 20% w ciągu roku? Raz, że programy, a dwa, że niesamowita inflacja, czyli do dróg pieniądza, bo gdybyśmy nie mieli, gdyby, gdyby ten pieniądz papierowy, który mamy, miał oparcie na przykład w złocie, tak jak to było kiedyś, że ma po prostu jakieś pokrycie, no to nie byłoby możliwości, że nagle 200 zł jest warty tyle, co 100 zł parę lat temu. I ludzie, którzy inwestują po prostu w nieruchomości, to są ludzie, którzy myślą o tym, jak ten swój majątek ochronić, bo w innym przypadku można by było mieć 100 złotych. No i właściwie z każdym dniem te pieniądze tracą na wartości. Ja często mówię moim klientom, że boisz się kupić mieszkania, masz 500 tysięcy oszczędności, ale w tych czasach w takiej największej inflacji, kiedy ona wynosiła 17%, mówię, to wiesz, to jest trochę tak, jakbyś ty wyrzucał 7 tysięcy złotych miesięcznie po prostu do ognia, bo i sobie spalał te pieniądze, bo nie jesteś w stanie z nimi nic innego zrobić. One po prostu tracą na wartości, owszem, cyferka jest ta sama, ale jednego roku kupisz samochód za 500 tysięcy, a następnego roku ten sam samochód kosztuje 600 tysięcy, bo już tak ceny poszły w górę. Wzrosły koszty pracy, wzrosły koszty energii. Zobaczcie, zresztą, co się teraz dzieje. Idziecie do żabki, kupujecie trzy rzeczy, płacicie 20 zł. Cofnijcie się czasu od twojego dzieciństwa. Kajzerka 15 groszy, kebab 6 zł. Tak, teraz 30. Zobaczcie, co się stało. Jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o taką siłę nabywczą pieniądza. I właśnie zakup nieruchomości jest tak opłacalny, tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma tutaj w ogóle jakiegokolwiek Stabilności siły nabywczej pieniądza. Po prostu ludzie zarabiają na tym, nawet już nie chodzi o tą rentowność z najmu. Ludzie zarabiają na tym, że kupują mieszkanie, i to mieszkanie w ciągu 10 lat jest warte dwa razy więcej, ale jest warte dwa razy więcej tylko dlatego, bo po prostu no. Mamy taką inflację i tak spada wartość naszego pieniądza. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko zaszło tak daleko, że na chwilę obecną niemożliwe jest, żeby to odkręcić. Gdybyśmy zatrzymali nagle teraz ten system druku yy, finansowania się długiem, doszłoby do momentu, gdzie mielibyśmy obalenia rządów, ludzie nie mieliby co jeść, zerwane by zostały łańcuchy dostaw i dosłownie mielibyśmy jeden przeogromny kryzys gospodarczy, który nie niewykluczone, że skończyłby się trzecią wojną światową. Niestety w takim świecie żyjemy. Niestety ludzie w pełni to akceptują. Ludzie, którzy nie mają często takiej podstawowej wiedzy ekonomicznej, ja was zachęcam, żeby ten system wykorzystywać, żeby właśnie nawet brać mieszkania na kredyt, żeby kupować aktywa, zabezpieczać swój majątek, budować go i liczyć nie tyle, ile macie na koncie, ale tyle, ile są warte rzeczy, które wy posiadacie. I z tym was zostawiam. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu o tym, co powiedziałem. Może. Jesteście geniuszami i znaleźliście rozwiązanie tego systemu, który mamy teraz. Dajcie znać, co myślicie właśnie o podatkowaniu kolejnych mieszkań, dodatkowym podatkiem, żeby zaśleć tutaj budżet państwa, żeby nie było to tak drogie. Choć wcale nie uważam, żeby mieszkania drżały jakoś znacznie szybciej niż inne rzeczy, z których na co dzień korzystamy, ale jestem ciekaw Waszej opinii. Dzięki bardzo i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.